Weronika Gawlik. Weronika, czy uwierzyłaś już w ten sukces? Bo wczoraj, jak rozmawialiśmy, nie docierało to do ciebie jeszcze, czy minęły 24 godziny. Jak to wygląda? Myślę, że powoli do nas dochodzi, co w tej chwili zrobiłyśmy, ale nie zamierzamy spocząć na laurach. Wiemy, z kim gramy, wiemy, o co gramy, wiemy, jakie mamy cele i chcemy ugrać w tym turnieju jak najwięcej. Czy noc spokojnie minęła, mogłaś zasnąć, czy jednak te emocje jeszcze w tobie buzowały? Oczywiście po takich meczach jest bardzo ciężko zasnąć i to nie tylko po tym wczorajszym czy przedwczorajszym, ale również po tej fazie grupowej. To jest coś, co w człowieku siedzi, to nie można tak po prostu wrócić do pokoju, zgasić światło i zasnąć. Jednak po wróceniu do pokoju, do tego łóżka, tak naprawdę rozgrywa się ten mecz jeszcze raz. Zdajecie sobie sprawę, że w tym momencie jesteście bardzo dobrymi ambasadorkami kraju, że w kraju jest szaleństwo, media, kibice, praktycznie wszyscy, co mało się na co dzień interesują piłką ręczną, was oglądają, no i trzymają mocno, mocno kciuki. Troszkę sobie zdajemy sprawę, mamy przyjaciół, mamy znajomych, którzy do nas cały czas piszą, smsują, jednak staramy się troszeczkę od tego odciąć, mamy swoje zadania tutaj do zrealizowania i staramy się nie rozpraszać. Jak zagrać z Holandią, którą tutaj już mieliście w grupie, był ten mecz słaby w naszym wykonaniu, ale to już druga szansa, więc można nią wykorzystać. Na pewno trzeba zagrać lepiej, tak? Na pewno trzeba zagrać bardziej zdecydowanie i twardo w obronie. Pokazałyśmy w tych dwóch ostatnich meczach, że potrafimy grać lepiej, potrafimy grać pewną, zdecydowaną piłkę ręczną i tutaj szukamy swojej siły. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.